Rozmawiam z panią Marią Prochownik. Ma pani ile lat? 75. 75. Żona pana Piotra? Prochownika, tak. Razem byliśmy 48 lat. Tyle przeżyliśmy razem. Od 72 roku. Tak, tak. To teraz by była 49, a za rok 50 rocznica. No jest tu odlewnie żeliwa węgierska górka, to jakiś tak, to mi się zdawało jakieś takie dość, bo to jest autobus z górki. To jest autobus z górki. No. Odkładać. Tutaj to, też ktoś. A to wycieczka. Jakaś wycieczka. No. O, ktoś na gitarze. No to jest Marysia Kania z Górnej Cięciny. No to ona tu stąd wyjechała. To była solistka w zespole. No. A tu... Wycieczka do Czechosłowacji jest napisane. No to tak dokumentował pan Suchanek. Zdjęcia i to jest fantastyczne, bo on wszystko podpisał. Tak. No. Też mam parę zdjęć właśnie jego i... A to z kim to jest? No też z jakimiś paniami. Ale to wszystko są kobiety, które pracowały w węgierskiej górce raczej, jażeń tak. No, o. Wędrowali to oni mocno. Ja byłam raz z nimi na Turbaczu i już nie, na Turbaczu chyba byliśmy. To było w tą niedzielę, kiedy w Cisłu kościół budowali. Bo przyjechaliśmy do górki, odwoził autobus ludzi do Cisca i tam do Żabnicy, a w Cisłu było ciemniusieńko. Jako, że ja byłam trzeźwa, to zauważyłam. I ja potem skojarzyłam, że, bo tam widać było samochody, które oświetlały tą budowę, taki ruch. Tam był, gdzie to budowali ten kościół. I potem jak usłyszałam, że ten kościół wybudowano w niedzielę, to myślałam, to już wiem, czemu w Cisłu nie było prądu. I to wtedy jak na Turbacz szliście? Nie pojechaliście tam? Tak, wie pani, w którym to było roku? To było zaraz. To my albo byliśmy wtedy w Ojcowie, też z tą hutą. Holender. W każdym razie Tomek był mały, a Tomek się urodził w 76, to mogło być 75 rok. No. W każdym razie tak to wyglądało. To chyba też ta sama wycieczka. 65 rok. No, właśnie. To już jakieś panie. No. Bardzo się cieszę, że pani tam chciała przeglądać to w ogóle. No, ja to... Wrócić do tego. Ja tam, no wie pani, są zdjęcia, to są zdjęcia przecież. No. To ktoś na akordeonie gra. No to mój Piotrusiek. Tu w środku idzie. No, chodził po górach i jednocześnie grał na akordeonie. On jeździł z akordeonem, on był rozrywkowy, kulturalno-rozrywkowy na tych wycieczkach. Animator. No. Animator. No też coś niosą. No, a tu w całej okazałości Piotruś kochany. Jeszcze był wtedy dość młody, przecież on się żenił, miał 36 lat. No także... Już nie byliśmy tacy młodzi. Ja miałam 26. 10 lat był starszy ode mnie. No. I miał swoje starokawalerskie przyzwyczajenia. No tak, jak już ma. No, oczywiście. Mężczyzna 36 lat. I... No, oczywiście. A to jest jego sąsiad. On się nazywał Szczotka i był ożeniony w Cisłu, ale on już dawno zmarł. Nie wiem nawet, jak mu było na imię. O, znowu Pieniny. Tak, z Podunajcem. No, to ale to było też w 60. 56. Proszę, no to historyczne zdjęcie. Bardzo. No. Bardzo historyczne. To też huta. Huta to. Ze Podunajcem. Tutaj ciekawe, gdzie to. To są... Jakieś skały.
No to też w górach gdzieś, to wszystko ten, a to jest panienka jakaś, a obie to są jego znajomki, no zresztą chyba ich miał sporo. Nigdy się w to nie wgłębiałam, no bo też po co. A to jest Piotrek, nie? Możliwe, no. tak, tylko czapkę ma założoną. No, czapkę ma założoną, tak. Czapkę założoną. Z tym, że jeżeli chodzi o te wycieczki, to jeszcze, bo na początku małżeństwa Huty dużo jeździli, to on jeździł, ja na tym turbaczu też z nim byłam. No, ale i byłam z nim w Ojcowie, tak, tam w tej Dolinie Prądnika. I to była dwudniowa wycieczka chyba. No, natomiast dużo jeździli i wtedy mnie się tam jedno nie podobało. No, oni jechali po to, żeby coś wypić, żeby jakoś tam się... No, cieszyli się ludzie, no że ja na przykład myślałam tylko o tym, że przecież mam dzieci w domu i nie ma co się za bardzo wir zabawy wciągać, no to mnie tam było źle na tych wycieczkach, no to potem już przestałam jeździć, no. Lepiej było w domu siedzieć i dzieci pilnować. A to co jest? To jest mundura. Wojacy, on był w czołgach. Bo był mały, no gdzieś tam był pod Szczecinem w jakiejś jednostce. No. Dużo z tych wojskowych zdjęć wzięli wnukowie, bo przecież dziadek był czołgistą. No tak, no. Jest się czym pochwalić. No, oczywiście. To samochód jakiś. A to z kim to jest? Co to za samochód? Nie mam, no Warszawa chyba nie. Czarna jakaś taka. Moskwicz. No chyba, że to była jakaś tam ta ruska, jakże się łada? Wołga. Wołga. O, czarna Wołga. Ale to nie wiem, z kim to jest. Nie wiem. Tutaj jakaś impreza. O. Parach tańczą. No to on w wojsku też grał w takim, no tych, co umieli grać, zebrali w taki zespół. Mhm. I on tam na przykład w wojsku z tego korzystał tak, że jak grał na dancingu dla tych starszych w wojsku, to potem go zwalniali z ćwiczeń, bo on spał. Ulga. No i zawsze mówił, że to było wspaniałe. No i to jest właśnie ten zespół. No, a tu jest w całej krasie... I w tym zespole grał na akordeonie. Na akordeonie, bo akordeon jest u nas jeszcze na strychu. Bo pan Piotr, on grał na akordeonie i na klarnecie? W orkiestrze dętej grał na waltorni. Na waltorni. Na waltorni, tak. To jest, róg się nazywa inaczej, nie? To jest, a to jest, proszę, goły, ale z akordeonem. No tak. No. Pewnie opalony potem od tych szalek. Aha. No. Ale ile trzeba mieć siły, żeby taki wielki akordeon iść po górach, grać na akordeonie. Tak, ale to mu nieśli. Takiej krzepy trzeba mieć trochę. Jemu przeważnie nieśli. No, tu też jest, a to jest chyba, nie wiem, też siedzą sobie przy piwku. No, tu też z Czech, a to jak ja znałam tą... To wyjazd do Czechosłowacji 65. Tą dziewczynę, jakże ona się... Ja w 65 liceum skończyłam, a ona w Górce chodziła do podstawówki, ale... Nie wiem, jak się nazywała. Zapomniałam. Po prostu zapomniałam. Może się pani przypomni. No, bo niektórzy z Górki w Cięcinie chodzili ze mną do szkoły, bo w Górce szkoły nie było i to bardzo długo. Mhm. Jak ja w 53 zaczynałam, to tam dopiero w 56 otworzono szkołę, a w 60 do tysiąclatki się przenieśli. Także taka starsza pani tam była kierownikiem i było to
ta szkoła była tu, gdzie teraz są te sklepy. No, tam, gdzie potem była zawodówka. Tu zaraz nad Sołą, tam teraz jest taki sklep z malarskimi urządzeniami, z narzędziami, tak. Marek, tam była szkoła zawodowa. O. No, a przedtem tam była podstawówka, zanim się przeniosła do szkoły tysiąclecia. No także, że niektórzy z Górki, szczególnie tu ci tam ze Stawów, chodzili ze mną do szkoły. Dwóch Płoszków ze mną chodziło do pierwszych trzech klas i byli z nami do komunii też. Poza tym taka Halina Zając, ale oni się stąd wyprowadzili. Jaśka Skrzypek, z którą się spotkałam w liceum, bośmy do liceum chodziły do jednej klasy. Potem kto jeszcze? Z Bukowiny, tam Janota. Ja ich wszystkich pamiętam, oni mnie też. Aha, no i Andrzejek, ten Janik. Mhm. On, jemu się ta rączka trzepała i uczyli go pisać, ale on chodził z nami. Nie do szkoły specjalnej, tylko z nami, a potem normalnie przenieśli go rodzice do Górki. Mhm. I on chodził przecież do technikum ekonomicznego i jakimś cudem zdał maturę. No. Zresztą on nie był głupi tyle, tylko że taki upośledzony, źle chodził. On chyba jeszcze gdzieś jest tam na Żwirowej, w tym ośrodku. Nie mam pojęcia. No, chyba tak. No, on mi zawsze, ile razy mnie spotkał, to pamiętasz, żeś chodziła ze mną do szkoły? Ja mu zawsze mówiłam, pamiętam Andrzejku. No. Także... I tu z Zielonej ze mną chodziła Wandzia Tetłakowa, ona się dziedzic nazywa, tam przy moście mieszkają, ona też chodziła, potem wszystkich do szkoły już tej tysiąclatki, wszystkich ich tam pozbierali, nawet mojego brata, a myśmy mieszkali w Radziechowach, czyli myśmy byli z innego okręgu szkolnego. No to w Cięcinie szkoła była przepełniona, no to do tysiąclatki. No także on w swoim życiu, bo pewnego razu mało dzieci było w przybędze w szkole, bo tam była mała szkoła i ciągle ją budowali, to nas przenieśli tam. Ja tam chodziłam do szóstej klasy, a mój brat do trzeciej. Jak ja skończyłam szkołę, to w 60 roku to otwarli tysiąclatkę i wtedy on już znowu chodził do Cięciny, bo nas mama tak przepisywała, tak się upierała, że nas przyjęli do tej Cięciny z powrotem. Ja tam siódmą klasę skończyłam, a brata wywalili do Górki. No to on sobie chodził do Górki. A pani została tam sama. A ja byłam już w liceum, bo ja nie chodziłam do Górki, do szkoły. No i tak. Zresztą tu wszystkich moich sąsiadów, tych młodych, przewalili tam. O, widzi pani, tu też jest wycieczka, a Piotrek jest, ma się rozumieć, za kordonem. No tak, no. Centrum. Najważniejszy człowiek na tym wyjeździe. Tak, oczywiście. Oczywiście. Długo grał na instrumentach? Grał na akordeonie, dopóki mu tych palców nie pokrzywiło, jak się to nazywa, taki przykurcz miał. I to potem już nie dał rady grać. No i na strychu jest u nas ten akordeon, już jest chyba zniszczony. Mój tata gra na akordeonie. No właśnie. Też. No a tu proszę, tu są na obozie. No, nie wiem, bułki tu chyba nie ma. Jest, to nieubrane to jest chyba bułka. Ale oni byli wtedy młodzi, bo oni byli z jednego roku. To też jest jakaś panienka mojego męża, a to są gdzieś na wycieczce w górach. Tylko, że tu już nie ma napisane ani gdzie byli, ani tak, nie są opisane zdjęcia. No, nieopisane. To też jest jakaś wycieczka, to wszystko z huty. Sporo tych zdjęć. No dużo ma to. A on je dostawał od kogoś? Nie mam pojęcia.
Nie mam, ale chyba tak, bo on się dorwał do aparatu dopiero, bo po córce został aparat. No to potem jak szedł, to brał ten aparat, ale fotografował tylko góry. Tu są takie stosy tych zdjęć, ale tylko góry. I gdzie, niegdzie są panie. No, no bo miał, obiecał, że jej da te zdjęcia, a potem no, tu gdzieś na jakiejś tamie też, nie wiem co to może być. Czy to nie jest też ten obóz jakiś? To też jakieś egzotyczne miejsce. Często wyjeżdżali na wycieczki? No często. O, tu no znowu. I oprócz tego normalnie pracowali w zakładzie? Tak. I w niedzielę. Niedziela, a potem soboty i w niedzielę. To były takie jednodniowe zazwyczaj? Tak. I przeważnie w górę. Tutaj jest akordeon. No, oczywiście. No, najważniejszy. O, tu jakaś jego znajoma. To są wszystko ludzie z Górnej Cięciny, z Żabnicy. Tu jakaś pani na nartach. Na nartach też jeździł? Nie wiem, nie. Bo zamiast, jak on był takim chłopcem, to w Zwardoniu było bardzo modne jeżdżenie na nartach. Tu jeździli ani do Zakopanego. Zwardoń był konkurencją dla Zakopanego. I tam były wypadki, łamali nogi i jego tata, który robił, on robił w hucie albo w piekarni wtedy robił, bo on za okupacji jego tata robił w piekarni, ale on widział takiego połamanego z otwartym złamaniem nogi. No więc postanowił sobie, że jego jedynak nigdy nart nie dostanie, bo przecież on miał dwie siostry i był jedynym chłopcem w tym domu. No więc dziedzic nazwiska i w ogóle, zresztą to bardzo było ważne i dalej jest ważne. No i jego tata stwierdził, że zamiast nart, bo on się upierał, że chce narty, to zamiast nart to mu kupi harmonijkę i posłali go uczyć się. Chyba do Swetego jeszcze, tu był na Zielonej taki multi-instrumentalista. No i on też był jakiś czas dyrygentem w orkiestrze. No i nauczył się grać, no a potem kochali go wszyscy. Urządzali takie prywatki, takie potańcówki w domach, to na przykład ja pamiętam, jak on tędy chodził do Przybędzy, tam na Suchedle, na Gołowskę. Wszyscy go tam też znali, on też wszystkich. Bo tu tabuny ludzi chodziły tędy do pociągu, bo ci młodzi ludzie po wojnie, tak w latach 50. wszyscy pracowali w Bielsku. I chodzili o 4 rano na pierwszy pociąg, przed 4, czyli myśmy tu w starym domu mieszkali drewnianym i bardzo było słychać, jak szli, śmiali się, kwiczeli, no jak to młodzi ludzie. No a z powrotem o północy szli, niektórzy też z pracy. Zresztą moje sąsiadki też pracowały w Bielsku. To było ciężko i daleko. Jak zaczęłam robić w Przybędzy w 65, to też mnóstwo matek pracowało w Bielsku. No, także dzieci były same w domu. No i takie. Tu jakieś też gdzieś, ale szkoda, że tego nie opisał, bo to jest w ogóle nieopisane. Są tylko te, co robił Suchanek. No. A tu obóz, proszę pani. O, tu się pranie suszy, a oni się wygrzewają. W Dziwnowie byli ostatni raz. O, a tu jest dwóch, tam grający. Czterech grajków, ale... To jest ta pani na gitarze. No, właśnie. I akordeon dwa i saksofon. No. Tutaj też akordeon.
No, czyli dla niego ważne były wycieczki i akordeon. Tak nie, że do roboty też chodził i to dość przykładnie. No ale ta robota, no to on miał pecha z tą robotą. A gdzie pracował w Odlewi? Najpierw pracował w transporcie. A było to w tym czasie, mniej więcej, tam kierownikiem był pan Pawlus taki, na dole w Przybędze mieszkał. Jego syn mieszka tu za kościołem gdzieś. No i bo stamtąd był ten Pawlus, babka zapisała temu synowi. No i ci kierowcy mieli, wtedy ludzie tymi odpadami z huty wysypywali drogi do pól. Tu też była taka droga najpierw, bo to rozkopali najpierw, a potem wysypali tym dziadostwem z huty. To były takie żurze, taki i taki piasek. Czarne to było. I oni to wozili, mieli wywozić, bo to huta załatwiała, gdzie oni mogą to wywieźć. Natomiast oni brali za to pieniądze, bo ludzie ich przekupywali. Tu wysyp, tam wysyp, tu mi podrównaj, no bo to ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego, że to dziadostwo. I na przykład my to z huty też tu mamy i tu rosną takie chwasty, jak rosły w hucie. I tu w tym w płocie takie te wysokie, takie, ja nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie to nie kwitnie takie, jakby to powiedzieć, takie trawy wysokie. No i to się wyplenić nie da. No. W każdym razie i oni wracali, oni robili do drugiej. Piotrek w biurze robił do trzeciej. No ale oni zjeżdżali, no to przywozili pół litrówki. No więc od drugiej do trzeciej to oni się już wszyscy wstawili, on też, ledwie wyszedł z huty nieraz. No a do domu, no to jeszcze szedł przed Casablancę, Także jako ojciec i taki gospodarz, to on był do kitu, ale towarzyski był. Ale coś panią urzekło. No ja wiem, tak, oczywiście, tak. Zresztą ja go znałam od dziecka, z widzenia, bo on tędy tu chodził do Przybędzy. Nieraz się z niego śmiałam, że ja go pamiętam, jak chodził do Przybędzy. Harmonijka na plecach i tu przed jakimś schroniskiem. No, także on wszędzie służył jako rozrywkowy. No. Tutaj też. Też, on wszędzie. No. O, tu jest z 56 roku, tak. 61, nie? 56. No. Pieniny. Tak, Pieniny. No. To będzie podobny wyjazd. To nawet podobne zdjęcie do tamtego. No. Jak się słyszy o orkiestra. Dwa akordeony. No, to jest zespół chyba ze Świetlicy. Bo ja tu widzę Marysię Kanię. To była śpiewaczka. Ona była z Górnej Cięciny, nazywała się Kania. A te akordeony, tu jeszcze wtedy był Musiał. Nie ma tu gdzie. Ja nie znałam Musiała. Tutaj jest na drugim zdjęciu jeszcze ktoś? O. No to też, to jest z tej samej wycieczki. No i tutaj też. Też. O. No. Czyli sobie byli rozrywkowo. Ta Marysia miała tak jasne włosy i taki wielki kok. Ale potem ona tam coś z tym Musiałem, bo Musiał to, on miał taką złą opinię. No i potem nareszcie wyjechała stąd. A to jest chyba Ala Chilińska, lalka. To była nauczycielka. Ale to też już, ona już dawno umarła. Ona miała męża, nauczyciela z Żabnicy, jakże on się nazywał, a zapomniałam, a jej było Aleksandra, a lalka jej mówili, a ten Chyliński to był piekarz, który pracował tam w górze, w górce, no także,
No. Tak to jest, jak człowiek lepiej to... O, tam... tu jest coś, jakiś podpis. Teresa, Lala, Jacek, no. Józek, Basia. No właśnie, czyli tu też by było... No, to jest skład tej wielebnej. Nie, bo tu Piotrka nie ma, a to on pisał chyba. Możliwe, że tak. No, no. Przez niego zapisane. Nie wiem. Nie mam pojęcia. I oni grali w takim składzie w... Na rozmaitych, rozrywkowych tych, w tej, no... Świetlicy? W Świetlicy. Świetlica była tam, gdzie potem kino. Mhm. No i tam była scena i ten, jako pierwszoklasista z Cięciny ze szkoły miałam zaszczyt tam występować. W kinie? Tak, tak, na tej scenie. No. O Boże, Boże. To i ja tak. Sąsiaduję z kinem, bo ja prowadzę ten klub w sąsiedztwie z kinem, tam gdzie było kino. I scena, to tam z tyłu było wejście do magazynu technicznego i to w tym blokuje. Aha, to tam no. Jest. Musi mnie pani kiedyś odwiedzić. Ja tam mam wystawę i stare no. Zdjęcia i dzieci do mnie przychodzą. No. Ja Czechosłowacja. Rzadko też. Gdzieś się ruszam. Ale jak będzie można, to po panią przyjadę i wtedy pani no. Pokażę i panią odwiozę do domu. No. Schronisko jakieś. No, jakieś schronisko i też jaśnie wycieczka. Mm. No oni strasznie dużo chodzili, bardzo tak. Dużo. No. No to rzeczywiście o, jak w domu on miał fryzurę, rozrywkowo. Tak, rozrywkowo. Tak. No, nie na darmo moja siostra go ochrzciła Wesołowskim. No ale no. Lubił to, no to a władzy nad nim to nikt nie miał. Ani jego mama, ani ja, ani nikt. To tak samo. Wolny jest tak. W Pieninach to chyba ten sam no wiek, może, co tam może. Był wcześniej. Mhm. No. To ktoś z psem. A tego to nie wiem, kto to może być. Nie wiem, czy to nie jest gdzie przy kolejce jakiejś albo... Och, ludzie, tak to jest. To nie wiem, kto. O, to jest Lalka Chylińska. Mhm. Ta, jak ona się nazywa po chłopie? Cholera jasna, miała taki starszy kawaler tam był. Ona miała również dziecko nieślubne, ta Ala. Lalka. Ale zapomniałam, jak ona się nazywała. A to nie jest ona? Nie, to jest z Opola, skądś kobieta, która miała korzenie na Żabnicy. Mhm. No, tyle o niej wiem. Nawet nie wiem, jak jej było na imię. Czechosłowacja, no. Tu w mundurach. Tu też jakieś panienki. To są mniej więcej w moim wieku. Tom znałam, Tom, dość dobrze. A tu jest orkiestra, o, to jest orkiestra. Ten był kapelmistrzem, jakże on się, kurde, nazywał, był taki stary, z Żywca pochodził. Kurde. On z moim tatą w papierni też grał. Jąkał się w każdym razie. No zapomniałam. Niestety. Ale to jest orkiestra. Nie wiem, gdzie oni... I mieli takie mundury właśnie. No nie wiem, jak się ten facet nazywał. Takie historyczne zdjęcie, bo... No, bo jak tak. Na razie ciężko jest. No. Trafić na... No, to jest jak, bo tu orkiestra kilka razy była organizowana przy Łucie. Mm-hmm. No. Szczygieł się nazywał. Tak, pan Szczygieł. Pan Szczygieł, no, właśnie. Nie chciałam podpowiadać. Aha. On się jąkał, tylko że jak śpiewał, to się nie jąkał. Ci jąkający się nie, jak tak. Śpiewają, to się nie jąkają. Nie mają, tak. No. Proszę. Też akordeon.
A to jest Teresa chyba. Ona mieszka tam na końcu Zielonej. Tu od Kowala pochodziła. Jej mąż był marynarzem, ale on już też dawno umarł. Mm. To... I ona robiła w szkole. W biurach szkoły chyba. Tu w górce. O, także jednak jakieś tam zdjęcia. No. A tu Piotrusiek jest z gitarą, bo na gitarze też umiał grać. No. Tak jest. Tu wycieczka do Czechosłowacji. Dużo jest tych z Czechosłowacji. Tak, i z Pienin też jest. Tak, o, tu na środku mostku, ale też się gra. W kapeluszu. No, w kapeluszu. Twarzy nie widać, ale... Tak, oczywiście. A tu byli zawsze z nego u siostry z jakąś tam... To jest... Ona pochodzi z Kamesznicy, bo siostra Piotrka jest... Mieszka w Kamesznicy. Tu są wojacy. No a tu też jakieś towarzystwo i Piotrek z harmonią. Czyli ten akordeon całe życie? No, całe życie się towarzyszył. Właśnie, no, mu towarzyszył tu na jakiejś tam jesiec. O, tu jest bułka, proszę. Mhm. A to jest Piotrek i to jest z obozu. To nad morzem miewali te obozy. No. Kiedyś Piotrek opowiadał, oni w jednej ławce siedzieli w tym ogólniaku. To był ogólniak wieczorowy, bo Piotrek był tym pierwszym sekretarzem ZMS-u i wtedy miał 3 lata luźne, bo właściwie guzik robił jako ten funkcyjny, ale nie pracował już, bo przedtem pracował fizycznie. No więc skorzystał z tej okazji i poszedł do ogólniaka wieczorowego. I tam się spotkali z Bułką. Siedzieli w jednej ławce pierwszej, a że tam trzeba było chodzić w pantoflach, to czasami jak któryś z nich zapomniał pantofli, to jeden miał prawego, drugi lewego. To mnie zawsze bardzo śmieszyło. Stare chłopy i tak potrafili jakoś tam kombinować. Były pantofle, były. Tak, to, tak, że były. Było po jednym, to... No. Nikt się dogłębnie temu nie przyglądał. O, ludzie, tak jest. Tu, o, tu jeszcze na takich słupach, zanim te metalowe tu wprowadzili, to były... Drewniane. No, drewniane instalacje. A tu są, o właśnie. Czołg. My i mój czołg, załoga czołgu i czołg ruski, ma się rozumieć. I tak. Taki. O, tu też czołg na pierwszym planie i mój szanowny mąż. On był działonowym w tym czołgu. Nie pamiętam już, bo on czasem opowiadał, ale to nie idzie wszystkiego spamiętać tu, o, wychodzi z czołgu. Że mieli czas na takie zdjęcia. Co? Czy że mieli czas na takie zdjęcia? No, oczywiście. Tam przeważnie byli tacy, którzy na tym zarabiali. Hmm. Robili im zdjęcia i oni to potem kupowali. O. A że Piotrek lubił pozować, no to ich ma dużo. Ale to widać, jak wychodzi na zdjęciach. No. Chodził na zdjęciach, no. Niesamowite to jest. No. Widać, że stare, bo wypaczkane, tak. Byle jakie. Było się czym pochwalić. No oczywiście. No przecież chłopaki, najstarszy nasz wnuk ma w tej chwili 11 lat, no to przecież on był dumny z tego, że dziadek był czołgistą. No tak. A zawsze się Piotrek z tego śmiał, że dlatego, że był mały. Bo był raczej taki nieduży i szczupły. A w czołgu jest bardzo mało miejsca, zawsze się z 4 pancernych śmiał, gdzie oni tam wszystko zmieścili. Jeszcze psa też mam. No, o, tu są z Bułką i tu jest na obozie jadalnia. Mhm.
no, coś tam próbują. O, jest tutaj. Tu jest jakaś pamiątkowe zdjęcie w ramach uzupełnienia materialnego. Nie wiem. Coś tam. I ktoś tu jest podpisany. Może i Bułka. No. A tu? O, tu też są gdzieś, ale nie jest to już z Gołuchem? No z Gołuchem, no przecież. Bo potem on, jak poszedł na emeryturę w 95 roku, bo wtedy poszedł, to już się huta kończyła. No i to on się zapisał do koła PTTK i pan Gołuch był jego szefem. No, także. I tam też, jak już szli na wycieczkę, to zawsze była oblewana. Z nimi nie byłam ani raz. A to jakieś takie dwa zdjęcia na jednym nałożone chyba. Bo trzeba było przekręcać w tych starych tych aparatach. O, Bułka. A Piotrka tu nie ma. A nie stoi tutaj? Nie, to jest jakaś pani. To też nie jest on. No, na obozie. To pod namiotem były obozy. To też jest na obozie. Bułka w kraciastej koszuli. Papierosy? No. On nie palił. On nie palił, tylko że na obozie to się wszystko robiło, nie? No. Namiot taki stary. No. A był tak. Jakiś taki drewniany piwo? O, tu. Bułka i piwo. I Piotrek oczywiście na pierwszym planie. I oni się z panem Bułką potem widywali? Tak, tak, oczywiście. Oczywiście. Bułka tu często przyjeżdżał też do huty. No bo tu byli zżyci choćby dlatego, że na te obozy jeździli właśnie z hutą i z młodzieżą z Górki. No. No to co? Żołnierze. To jakiś kontrabas jest, ale... I Lenin wiecznie żywy. To nie wiem, czy to jest orkiestra, ale tu Piotrka nie widać. Chyba, że to on tu trzyma. No nie wiem. No, to też jest wojskowa orkiestra. Ta w wojsku. Nawet skrzypek tu jest. No bo wszystkich, którzy umieli coś tam grać, no to wzięli do tej orkiestry. No, to też są żołnierze z jego jednostki. No, tu też ważniejsza była góra, to jest chyba nad Morskim Okiem. Tak, góra, a ludzie tacy mali. A ludzie tacy mali, no. To Morskie Oko chyba było. Sądząc po tych żerdziach, bo ten żerdziel to pamiętam. O, to też chyba stamtąd. No. A to nie wiem, czy na weselu grał. Ten facet też jest z Górki chyba. Gdzieś. Może. No, bo to wygląda, że w prywatnym domu. Bo grywał. Na wesela też grywał, ale mało. To znaczy, jak się ożenił, to cóż on się będzie dorabiał, to już nie grał. Tu też, o proszę, tu orkiestra odpoczywa. Klarnet z takimi jakimiś, nie wiem skąd to byli ludzie. No, także. No to jest co? Też ten obóz chyba? Tak, możliwe. No, chyba tak. Ten, co z panem Bułką byli przy namiocie. No, w każdym razie było ich tam dużo na tym obozie. A to jest z ostatniego obozu. Tak, to już oficjalnie był mój narzeczony. Jak elegancko był opalony i takie zdjęcia z obozu przywiózł. W Dziwnowie wtedy był. No i oczywiście, co tu stoi? Jawol jakiś chyba. Jakieś wino. A ten był wtedy tak opalony, że się w kościele rzucał w oczy ludziom.
bo wyglądał jak Murzyn. No, to był ostatni raz na tym obozie. To była z Górnej Cięciny taka pani. Jak ona robiła w GS-ie, ale już dawno, dawno umarła. Bardzo ładne zdjęcie. No, w górach gdzieś. Ja nawet wiedziałam, jak ich było na imię, ale to poza jak tym. Jak przyjeżdżał z tych wycieczek, to opowiadał, jak było, co było? Nie, nie, rozmawialiście nie, o tym? Nie rozmawialiśmy o tym. O, tu też jest z tą panią jeszcze i Piotrek. No. Tu jest jakiś zespół śpiewaczy. To są żołnierze, ale... Ja to chyba z tego... No, może. Ja tu Piotrka nie widzę. Pieniny, znowu pieniny. A nie grał tu na kawałek? A może to był on. No, pewnie jakaś akademia. Jak pieniny. Się szuka na zdjęciu, to tak akordeon? Mhm. I to no, to no właśnie, oczywiście. I kręcone włosy, bo on miał właśnie taką bujną fryzurę. To jest ta wojsko. Wojskowa, tak. To też chyba. O! Co tam jest? Pienina. Zielona Górna, ulica Sowińskiego 23. Głębokie. Głębokie. Sierpień 57 rok, to on już wtedy był w wojsku. No. No. No, a tu te, to też jest. Stamtąd. No, głębokie sierpień. Niektóre no. są opisane. Tu są pieniny. To pan Suchanek robił zdjęcia najprawdopodobniej? Tak, tak, tak. Takie zdjęcia opisane to są pana Karol Suchanek, to był chyba, nie? No. A tu znowu Piotrek z Bułką się obiadają. To też w pieninach. No to on wtedy miał 20 lat, Piotrek. Może dobrze, że na tych nartach nie jeździł, tylko no, uczył się grać na górę. Ale ja wiem, nauczył się również popijać. Tu na obozie kolejka do jadalni. No. A tu to już jest chyba, no tu jest Wołów. O, mój mąż ma wyposażenie chlebaczek i w chlebaczku się wszystko zmieściło i termos, Wandzia Pieronek z kina. No tyle ma zdjęć. Jak wyjeżdżali na te wyjazdy? No. To oni jechali spod Huty? Spod Huty, tak. Z którego miejsca oni wyjeżdżali? A z tego to nie wiem. Nie wie pani. Nie. No ale mieli autobus i jechali. Tak, tak. I pani go pakowała na te wyjazdy? A nie, on się sam pakował. Teraz sekretne. No, sekretne rzeczy były w chlebaku. Rozmaite. I kawa z rumem, i diabli wiedzą co. Bo oni sobie umieli dogadać. Również, no. No ale no takie, taka to była, ja ich zawsze bandą nazywałam, no ale co zrobić. Taki wyjazd no. To odskocznia musiała być. No tak, tak, oczywiście. No. Odstresowali się. Teraz ludzie inaczej się odstresowują, chociaż to pozostało, że dawniej tylko bary były innego rodzaju, kioski z piwem, no wszystko było i dalej jest. No. Tyle punktów handlowych, w których jest wódka, co teraz jest w Górce, to tu nigdy nie było. Ogólnodostępne. No. A potem Piotrek, jak już był na emeryturze, to gustował w tych takich unijnych dwusetkach, tych małych i pił wódkę słodką. To tego mnóstwo tu nieraz było pochowane. Tu i ówdzie się znajdywało. Siedem światów. No siedem światów. No jak to z takim pijackiem bożym, no ale jako, że on miał przeważnie dobry humor, no to wszyscy myśleli, że wszystko jest w porządku, a ktoś musiał
to wszystko pilnować, bośmy i dom budowali, i pożyczkęśmy wzięli, i trzeba było przypilnować, żeby ani grosiczek z tej pożyczki nie ubył. A tak z huty, no to innych tych nie ma. Potem Solidarność jak była, to miał dużo tych znaczków, ale to chłopaki pozbierały po jego śmierci. Zresztą synowie i wnuki. No a tak, tu jest tu gdzieś zegarek, na którym jest data, bo tam on go dostał, jakiś jubileusz był w hucie. No. A tak to, o, tam ma, owszem, od z PTTK. Mhm. Ma takie to pewnego razu na któreś tam lecie, ten, bo oni z Gołuchem też byli jedno z to. Zresztą. Ale akordeon jeszcze jest. No akordeon jest na strychu jest, ale on już raczej by nie zagrał. Trzeba by go było dokładnie zremontować. Mhm. No, a że nikt, ani moi chłopcy, ani wnuki, nie mają takich ciągotek. Wnuk, syn gra owszem, ale na gitarze sam się nauczył. Zresztą jego takim konikiem jest gitara. No i jego, on ma trzech synów. Najstarszy ma 11 lat. On też umie grać na gitarze. No. No czy ktoś tam smykałkę? No oczywiście. Mają dobry słuch. O. No, ja się uczyłam w liceum grać na skrzypcach, ale teraz bym już nic nie zagrała, bo nawet dość fajnie gram, bo moje koleżanki, które ze mną latami uczyły, to pamiętały, jak ja na początku pracy potrafiłam grać na skrzypcach, ale grałam na tych skrzypcach z pamięci, pożyczonych od innego tego nauczyciela, bo mnie moi rodzice skrzypiec nie kupili, tylko ich pożyczyli. No i trzeba było oddać. Był taki Stasiu Kasoń, to też był muzykant z Radziechów, to był znajomy mojego taty. No i on te skrzypce pożyczył, wyremontowali mi ich, grałam na nich 5 lat, jak skończyłam, zażyczył sobie, żeby skrzypce oddać. Nigdy pani nie chciała albo nie mogła? To znaczy, no ja wiem, tata mi obiecał, że on mi skrzypce kupi, no ale tata umarł. Zresztą ja już potem ani nie miałam czasu grać na tych skrzypcach, ani jakoś mnie to, bo mnie to bardzo tak nie ciągnęło do tego grania na skrzypcach. Tym bardziej, że w liceum nas uczył Miks. O, to był taki znawca folkloru i ten, ale on był bardzo ostrym nauczycielem. Mm. Bardzo ciężko było u niego. To o tym byśmy mogły kolejną rozmowę przeprowadzić. No właśnie. I o papiernie, i też kolejną tak, rozmowę. Tak, tak, o pani tak, pracy. Tak. I w Radziechowach, w tej orkiestrze tak, też. Tak, i o Radziechowach. To w Radziechowach grał i mój tata w tej orkiestrze wsiowej i potem Piotrek. Bo tata mój go tam wciągnął. Mm. Tata zmarł, miał 89 lat, ale grał tak do 70. Na wszystkich uroczystościach kościelnych i tak. A w hucie, jak był Szczygieł tym kapelmistrzem, to tam wtedy w Żabnicy młodym wikarym był mój sąsiad Arek Talik. On zresztą dalej jest księdzem. I on w tej Żabnicy koniecznie chciał założyć orkiestrę, ale nie wiedział, jak się do tego zabrać i grać nie umiał. I on chodził do pana Szczegła na takie lekcje. I potem założył i do dziś jest orkiestra w Żabnicy. Było trochę. Z tymi z Radziechów to ja byłam zaprzyjaźniona, bo to byli ludzie, którzy po pierwsze działali przeważnie w gminie, no a poza tym, jak tata grał, to ja zawsze do nich szłam, żeby z nim pogadać, no. Także, a tata na Kaściutkie Święto grał na klarnecie. Klarnet to był składany, no to poskładany klarnet, zawinięty pod pachą
i szedł do Radziechów, bo stąd prościusieńko, jak się wyszło, to się przychodziło do kościoła w Radziechowach. No, no i tak, że bo to były radziechowskie pola dawne tu. No. W każdym razie tata tam bardzo długo grał. I grał również w papierni od przedwojny. Na tej zasadzie, że się nauczył sam grać na klarnecie, najpierw na piszczałce jakiejś, potem ktoś mu tam i nuty mu pokazano, znał się na nutach. No to na tej zasadzie w 1937 roku do papierni przyjęli. Jako grającego w orkiestrze, bo ten właściciel papierni, on bardzo dbał o to, żeby była ta orkiestra. On jeszcze po wojnie jakiś czas był nominalnie właścicielem papierni. Nawet go ukradli Polacy już potem. No ale no. Ale wracając jeszcze do tego kina i pani występu. A to ja byłam w pierwszej klasie w podstawówce. A potem jeszcze pani odwiedzała tereny Huty albo kina? To znaczy do kina chodziliśmy i to od młodości, bo ja miałam jeszcze brata, który był 2 lata ode mnie młodszy i myśmy chodzili do kina. Te filmy stare, takie z lat 50., 60., te wszystkie no, modne, chodliwe, tam Przeminęło z wiatrem i różne, i westerny, Rio Bravo, to wszystko grali tu w kinie i myśmy chodzili do tego kina. Dużo ludzi tam wtedy przychodziło? Dużo. Jak był taki rozreklamowany film, to ciężko nawet było bilet kupić. A skąd się dowiadywaliście, że są seanse? No, tam na kinie wisiało przeważnie, jakie będą grać, no to jak się szło do górki, to się zaglądało pod kino, aha, jest repertuar. No, a tak? Po co się jeszcze do górki szło? No do górki, no po dużo rzeczy, do sklepów, bo tu na Zielonej był tylko jeden sklep, tam teraz to jest na Parkowej, teraz tam już nie ma sklepu, tylko ta taka, no, restauracja, jakże ona się nazywa, tu przed Azalią. Tam po lewej stronie? No, tam to takie oszklone, to był sklep, ale później, natomiast przedtem był w domu prywatnym, tam gdzie teraz znowu jest sklep prywatny i tam się nazywało Do Kwaczka, Kwaczek go prowadził ten sklep. No, także tu nie było. Raczej jak już to mięsny sklep, to wszystko było w górce. Do kościoła chodziło się do Cięciny, zresztą do szkoły też chodziłam do Cięciny. Także tu byłam, z tym terenem byłam zżyta tak od strony takiej bardziej urzędowej. No, a gminę miałam w Radziechowach. Najpierw tam była gmina radziechowska w Wieprzu, tam na tych Borach. Tam to już teraz za tam jest ośrodek również. Zabudowali ludzie, a potem wybudowano gminę pod tu gdzie jest gmina. A coś dla dzieci było w Hucie? No ja to ja już nie pamiętam, bo moje dzieci chodziły do Przybędzy do szkoły. Jak już coś, no to co było. Przyjeżdżali, to wtedy było modne, że przyjeżdżali do szkół i takie, tacy dorobkiewicze, którzy potrafili z niczego zrobić jakieś tam przedstawienie. No. To były zazwyczaj groszowe bilety, stawki za bilety i tacy jeździli. Bo oni, pani synowie są w takim wieku, że oni jeszcze tu do kina chodzili? Tak. Ten starszy syn i córka, oni chodzili do kina w górce. Tu chodzili do kina. Często wyświetlano tam filmy? No codziennie. Codziennie? Codziennie, tak. Potem to jakoś tak zwolniło, bo to zaczęli likwidować i ten, ale tak to codziennie były filmy. Codziennie było coś. Ta banda Pieronek.
Pieronek. Ja się z domu nazywałam Pieronek, ale to nie z tych Pieronków było, co, bo ja miałam, tata był z Radziechu. No zresztą jak biskup został biskupem, to się mnie wszyscy pytali, czy to jest z mojej rodziny. I tego nazwisko to są. No ale tak. To nie świadczy o pokrewieństwie, bo ja na przykład mam nazwisko Nowak. A Nowaków to jest tyle w Polsce. A tak, oczywiście, ale Pieronków jest niedużo i biskup Pieronek, jak przyjeżdżał do Radziechów, to tata, on przeważnie z orkiestrą tam zawsze, no a tam mój tata grał, jego brat, moi kuzynowie, tak, że tam tych Pieronków to zawsze się pytał, kto tu się nazywa Pieronek? No to zawsze mówił, my jesteśmy wszyscy rodzina, bo Radziechowy to jest wieś osadnicza i to jeden człowiek nazywał się Pieronek na początku, a teraz się już to rozeszło. No. Także tam jest kilka gałęzi i jedną z tych jest ten Pieronek był, co tu, i tu zresztą też był Stanisław Pieronek, bo mojemu tacie było też Stanisław. No. Także, że, ale nie byli taką bliską rodziną. No i tak, a z biskupem też nie. To z bardzo muzykalnej rodziny pani pochodzi. Tak, oczywiście. Mój tata grał na saksofonie. Też tu jest saksofon po tacie, no ale jakiś tam fachowiec mojemu synowi powiedział, że trzeba było co najmniej 2000 dołożyć, żeby go zremontować. No bo leży już tyle lat, tak, nie? Tyle lat. Tata w 2002 umarł. No, także zresztą nie do końca grał na tym saksofonie. Grywał po weselach. Bo jego rodzina, ten on, brat i ci moi kuzynowie, którzy byli no, ode mnie dużo starsi, to oni mieli orkiestrę. I to był taki zespół weselny Pieronkowie. I niektórzy mieli za punkt honoru, że oni grają, mają grać na weselu. I tata grywał tak w Radziechowach, w Twardorzeczce, w Lipowej, w Godzieszce i stamtąd przychodził na nogach, bo oni mieli ogromne wzięcie, jako ta orkiestra taka właśnie. Jak się grało na saksofonie, to nie problem, a jak ktoś z perkusją na nogach wraca? No to perkusja nie jest taka ciężka. No jak to był tylko bęben. Teraz do samochodu wszystko. No może. Teraz tak. Zresztą najlepszy był mój tata, bo jego brat mieszkał na dole w Radziechowach i jak stamtąd, od tamtej strony szli, z Lipowej, Siennej, z Lesnej, Boże, jak wszystkie te nazwy opowiadań taty znam, no to szedł na nogach. I jak przychodził tu, a przeważnie miał trochę w głowie, bo to był doping dla takiego grajka, to zawsze mówił, że jego brat już się na drugi bok obraca, a on tu musiał iść. No ale nikt go tu nie wołał. Tu się ożenił i przeważnie pamiętam, ja już byłam duża, jak mieliśmy w pokoju takie dwa łóżka razem ten. I tam były pierzyny. Myśmy powstawali, a tata przyszedł i wyjął ten swój saksofon, strasznie go szanował, bo on go kupił przed wojną na raty, jeszcze nie robił w papierni. To jest jakiś czeski akordeon. I on i rzucał po tych pierzynach tym saksofonem, ty taki siaki owaki, żeby nie ty, to bym się nie musiał tak poniewierać. I tak mi się kojarzy, a tak to grali na weselach tu bardzo dużo, tu w całej okolicy, aż tam po Lipową i po te, wiem, że Godzieszka to też jest nazwa, którą tata wymieniał, no i oni stamtąd szli i to zima, nie zima. Pewnego razu, jak było w Sylwestra taki, grał na Sylwestrówce, to tu, bo to my nazywamy nowy, to wzniesienie, to tam pod nim, bo to jeszcze trzeba było pokonać, żeby tu do domu przyjść, tata zasnął i żeby nie ludzie tam z przybędzy, którzy go widzieli, że tam ktoś leży i uratowali, to by był zamarzł. No.
bo to w nowy rok rano okazało się, że jest śnieg i mróz. No, także też się naponiewierał, kurde. Ludzie ciężko, jak chcieli cokolwiek mieć, to się ciężko dorabiali, a teraz też trzeba ciężko się dorabiać. Tak. Bardzo dobrze mi się z panią rozmawia. Ach, no ja za dużo wiem i takich mam rozmaitych. To właśnie tych, bardzo no, dobrze. Dużo pamiętam zresztą. No. Ludzie, znajomi Piotrka, którzy po prostu tam od tej wcześniejszego czasu nas nie znali, mieli nas za rodzeństwo. Nie wszyscy wiedzieli, że jestem jego żoną, niektórym musiałam to uświadamiać.